Zeszło takie ciśnienie chyba, można tak powiedzieć, bo Mistrz Polski, Unia Tarnów, a wygrywamy i to dosyć pewnie 18 punktami. Duża radość? Tak, no szczerze nie było jakiejś wielkiej nerwowości. No pojechaliśmy słabe spotkanie w Gorzowie. Wiemy, ile jesteśmy warci. Myślę, że pomału dochodzimy też, zawodnicy dochodzą do ładu też ze sprzęgłem. To, co się dzieje w sprzęcie w tym roku, to naprawdę jest niewiarygodne. Zdarzają się takie prozaiczne problemy, które nigdy wcześniej nie miały, w poprzednich latach jakby nie miały miejsca albo nie miały znaczenia. Dzisiaj każdy najdrobniejszy szczegół jest na wagę tego, czy przyjadę pierwszy, czy może nie ostatni, ale czy trzeci. Te szczegóły to m.in. starty, a te starty dzisiaj wychodziły w dużej mierze, prawda? Tak, ja mówię raczej o takich technicznych sprawach, ale tak, no nad tym pracowaliśmy. Zresztą system treningu jakby został zmieniony pod tym kątem. To skutkuje, no, ale myślę, że też indywidualna praca zawodników. Tak? Ta Liga Szwedzka, tak jak powiedziałem, to jest też duży poligon dla chłopaków i do tego tutaj treningi i praca na torze w Zielonej Górze przynosi efekty. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Ta siła Falubazu jest adekwatna do ostatniego meczu, czyli teraz jak wygrywamy 18 punktami, to już znów możemy powiedzieć, że jesteśmy silni, naprawdę. No, jest taki slogan, że jesteś tak dobry jak i twój ostatni mecz, ale myślę, że patrzymy dalej mimo tego znaczącego zwycięstwa. Myślę, że jeszcze i tak dużo pracy przed nami. Jonas Davidson dziś troszeczkę chyba pana rozczarował i zastanawiałem się, co się dzieje z AJ-em, który w niektórych biegach miał duże kłopoty ze swoim motocyklem, żeby się poruszać na nim tak dynamicznie, jak się przyzwyczailiśmy. Jonas mnie nie rozczarował dzisiaj, wręcz przeciwnie. Był dzisiaj innym zawodnikiem, nie jechał pasywnie i to jest już połowa sukcesu. Natomiast AJ to jest przykład, o czym mówiłem przed chwilą, o tych drobnych sprawach sprzętowych i tu ciągle z tym jakby się boryka. To jest zawodnik, który potrafi jechać doskonale i te sprawy, jeżeli dogra, będzie jechał na swoim poziomie. To jeszcze pytanie o Krzysztofa Jabłońskiego, oczywiście. Jak go pan dziś oceni po tym meczu? Krzysztof spełni swoje zadanie. Zrobił punkty, ważne punkty. I tyle. No, dziękuję mu za to, bo to tak jak mówimy na spotkaniach przed samymi zawodami. Każdy ważny punkt, nawet jeden w biegu, może być na wagę zwycięstwa. I to cały czas pamiętamy i ci zawodnicy, którzy jakby z tej drugiej linii atakują, oni mają takie zadanie, przyjechać przed przeciwnikiem.